No słuchajcie, tak to wygląda powoli po kilku przejazdach. No ale jak to mówi się, dobrze żarło i zdechło. Bowiem nastąpiła awaria. Sprzęgła nimo. A to dlatego, że tutaj to cięgiełko, widzicie, się urwało. Widać, widać, macham tu nim, no. Tu od tego. No co, zrobię to, ale nie tutaj, no bo jak mam to tutaj zrobić? Nawet podejrzewam, że w domu mam takie, taką końcówkę, albo nawet to całe, bo to jest przecież krótkie cięgiełko, ono tutaj jest stąd, tutaj od tego pedału, o tu, tutaj jest taka kontra, to nawet to mogę sam zrobić, gdybym nie miał, bo chyba mam ten drut Fi6, a jak nie to, no w każdym razie, lipa, po robocie. To co, mówicie, że tak to na roli jest, tak? I dobrze. W każdym razie jeszcze się zastanawiam, słuchajcie, nad tym, czy nie zdjąć tego komina. No bo się zapycha, kurczę. Wziąłbym, odciął te śruby dookoła. Zwalił to i tyle. Tylko, czy to nie jest niebezpieczne, bo nie wiem. W każdym razie tak, wał muszę zdjąć. Gdzie moje rękawiczki? Pewnie gdzieś już w trawie. Albo nie wiem gdzie. O, tu są, całe szczęście. Wał zdejmiemy. A tutaj taką prowizorkę odstawiłem, żeby obudowa nie latali. No właśnie, teraz mi się to zaklinowało. A wiecie czemu? Bo jak zgasiłem ciągnik, a tu widać zęby przesunięte, nie wiem czy to wy... O kurde! Chociaż, no mogę tak jechać, no bez wału. Znaczy bez wału, no. Wyłączę ten wał. On jest wyłączony już, bo musiałem go na siłę zgasić. Bo ciągnik na biegu. O, patrz, widzisz? Minimalny gaz i powinien odpalić. A nie ma na biegu. Dobra, wał wyłączony. Nie. To na trójce. No trudno. Nie ma siły. O, litości. No bo tak, bo musi obrócić wałem. A jak ten nie chce. O. Pyk i teraz to zdejmiemy. O. Kawał klamota. Niestety. O. Dobra, tu. No i teraz powinien odpalić. Na trójce nie chcę odpalić. Jest dwójka, znaczy zero. Małe biegi, wysoki bieg. Mały gaz, znaczy się. Litości. Ale mam atrakcję. Może na piątce odpali. A nie. Jeszcze nie wszedł. O. Nie wszedł. O. Nie. Jakąś prowizorkę trzeba odwalić wobec tego. No i dobra. Mam zabawę. Tyle tylko,
kombinerki, wyciągnąć, zagiąć. Kombinerki, klucz. Aha, tu jest luźne. Żeby dojechać tylko do domu. To jest skontrowane. A to jest... No bo tu jest krzywo, widzicie? To jest chyba skontrowane. Dwie trzynastki by się przydały, a nie kombinerkami takie rzeczy. O kurczak. No nie wiem. Nagrywać takie rzeczy, czy nie nagrywać, bo nie wiem. Dziada i baby brakuje. Może bym się napił trochę. Dobra. Jeszcze jedna trzynastka. I może być nasadowa. Jest. To jest 13. Pyk. No i odkręcić to. Dobra, spróbujemy z tej strony, może będzie bardziej. O. Oto. I teraz trzeba zobaczyć. Aha, to jest ledwo co. Kurde, no wrzucić bieg i tyle, i by dojechać. A tymczasem to trzeba na czym zgiąć. Kurczę, żeby to tylko sięgnęło mi. O. Tyle o ile, słuchajcie. Pyk. Pyk. Dobra. I teraz zobaczmy. Teoretycznie można by z tym robić, prawda? Ja wiem, ale tylko i wyłącznie teoretycznie. Bo jak się złamie już drugi raz, to kaplica. Tylko czy z tej strony? O kuku. No nie da rady, no co to jest? O, aha, czyli to nie z tej strony, a z tamtej. O, jest, przeszło. Sięgnie. Kurczę, musiałbym... O, ja pierniczę. No, potrzebuję jakąś brechę, no. Wtedy bym sobie ten docisk naciągnął. Nie mam żadnej brechy.
jakiś klucz, tylko mam duży taki. Atrakcja. Z przodu mam ten bajer, czy nie mam? Jest. Może tym. To jest, kurczę, okrągłe. I tu tyle, to nie będzie miało siły. Dobra, pomęczę się z tym, bo z kamerą mi trochę niewygodnie. Ale muszę to jakoś zrobić, pokażę wam, jak się udało. A jak nie, no to spacerek. No słuchajcie, tak to wygląda. Tyle mi się udało. Jest to dosłownie tak ledwo, ledwo. Mam nadzieję, że na włączenie sprzęgła wystarczy. A reszta to już pójdzie. Pojadę sobie powolutku trójeczką i tyle, bo no nie da rady inaczej. Także odpalimy. Poszło. Czyli wystarczyło na włączenie. Całe szczęście. Chociaż tyle. Tak to liczyłem, żeby tylko włączyć sprzęgło. A reszta to już jest pikuś. To sobie jakoś dojadę, nie? Spacerkiem. No widzicie. Przygody. Ale tak to w każdym razie wygląda. No i teraz co? Tak jak w zeszłym roku. Nie, w zeszłym roku to ja po orce to robiłem. No to co radzicie? Brona ciężka na to? Czy orka? Bo to jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, ten film na pewno się ukaże. Zanim ja w pole wyjadę, bo tak, dzisiaj się ukazał jeden już, ten będzie pewnie na samego rana na szóstą, no to zdążę jeszcze zobaczyć, co piszecie. No fajnie, no kurczę, żeby to się udało, szybko dosyć idzie, nawet jak to powoli jechać, to szybko idzie. No i tyle, dobra. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!